that moment, something clicked inside. A whole new idea entered my mind. Love is God's ultimate goal for our world. Witaj, nazywam się Ty Gibson. Kiedy miałem 8 lat, mama zawołała mnie do siebie i zamknęła drzwi do pokoju. Zastanawiałem się, czy to oznacza, że mam kłopoty, gdyż wiedziałem, o co chodzi. Nie szło mi zbyt dobrze w szkole. Nauczycielka ciągle powtarzała, że jestem za mało zaangażowany i nie przykładam się do nauki. Miałem przeczucie, że powie o tym mojej mamie. Cóż, zrobiła to. Ale mama w ogóle nie zamierzała mnie za to ukarać. Miała inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Postanowiła powiedzieć mi prawdę. Wiedziała, że nie radzę sobie w szkole, ponieważ przejmuję się tym, co dzieje się w naszym domu. Jedyną rzeczą, o której mogłem myśleć w ciągu dnia, były krzyki, przemoc i ból, który musiała znosić. Mój tata regularnie wpadał w szał i bił ją do krwi. Razem z młodszym rodzeństwem w przerażeniu chowaliśmy się pod kołdrą na moim łóżku i słuchaliśmy strasznych odgłosów dochodzących przez cienkie ściany naszego domu. Mama zabrała mnie do pokoju, posadziła na kanapie i przysunęła krzesło. Położyła ręce na moich kolanach i spojrzała mi w oczy. Widziałem, że była zdenerwowana. Ale słowa, które usłyszałem, zaszokowały mój mały chłopięcy umysł. Charlie nie jest twoim tatą. Musicie coś zrozumieć. Myślałem, że jest moim tatą. Odkąd pamiętam, nazywałem go tatą, a ona zawsze mówiła o nim jako o moim jedynym ojcu. W tej chwili miałem mętlik w głowie. Wtedy mama sięgnęła do portfela i wyciągnęła zdjęcie. Odwróciła je i włożyła mi w ręce. Zobaczyłem na nim samego siebie, patrzącego na twarz człowieka, którego nie pamiętałem, nie widziałem dotąd jego twarzy. Mama wyjaśniła: to jest twój tata. Ma na imię Johnny. Chcę, żebyś wiedział, że on nigdy nie uderzył twojej mamy. Pogubiłem się. Musicie zrozumieć. Siedziałem tam, drżały mi usta i próbowałem powstrzymać łzy. W tamtym momencie coś zaskoczyło w moim umyśle. Zrozumiałem, co takiego ważnego mama próbuje mi powiedzieć. Charlie nie jest twoim tatą, Ty. To, co mi robi, jest złe. A ty nie powinieneś identyfikować się z nim jako ojcem, ani być takim jak on. To była pierwsza poważna zmiana światopoglądu w moim życiu, która całkowicie odmieniła mój sposób myślenia. Ale muszę wam powiedzieć, że był to jednak tylko wstęp do bardziej znaczących zmian, jakich doświadczyłem kilka lat później. Ponieważ byłem świadkiem przemocy wobec mojej mamy, wykształciło się u mnie silne poczucie sprawiedliwości, które pod pewnymi względami sprawiało mi wiele problemów. Jeszcze zanim osiągnąłem wiek nastoletni, miałem bolesną świadomość faktu, że cały świat wypełniony jest bólem i cierpieniem. I bardzo mnie to niepokoiło, szczególnie gdy słyszałem, jak ktoś wspomina o Bogu. Bóg? Myślałem. Poważnie? Zabawny pomysł. Jak ktoś, kto widzi, co dzieje się na tym świecie, może wierzyć w Boga? Rozumowałem w następujący sposób. Jeśli Bóg istnieje, z całą pewnością wykorzysta swoją nieograniczoną moc, aby powstrzymać zło i ból. Ponieważ tego nie robi, uznałem, że chcę, żeby zło istniało na świecie. A jeśli to prawda, że Bóg nie jest dobry, to dlaczego miałbym mieć z Nim coś wspólnego? Chyba chciałem wyobrażać sobie Boga jako Rambo albo Terminatora. Chciałem Boga, który za wszelką cenę powstrzyma złych ludzi od robienia złych rzeczy.
Pragnąłem Boga czystej sprawiedliwości i absolutnej kontroli. Tego właśnie chciałem. Ale pewnego dnia, po miesiącach rozmyślań na ten temat, od każdej możliwej strony, w moim umyśle pojawiła się całkiem nowa myśl. A co, jeśli miłość, a nie kontrola, stanowi ostateczny Boży cel dla świata? Gdyby okazało się to prawdą, pociągnęłoby za sobą całkowicie nowe zrozumienie. Pamiętam, jak siedziałem w mojej sypialni. 17-latek otoczony plakatami z gwiazdami rock'n'rolla. Ślady kokainy na lusterku. Nagle uświadomiłem sobie, że miłość nie może istnieć bez wolności. A przecież wolność dopuszcza zarówno dobro, jak i zło. Miłość ze swej natury musi być dobrowolna. Świat, w którym niemożliwe byłoby czynienie zła, byłby światem, w którym nie mogłaby także istnieć miłość. Skoro więc ostatecznym celem Boga jest miłość, wolność stanowi jedyne rozwiązanie, aby nas do niej doprowadzić. Kiedy pierwszy raz w moim życiu spojrzałem na to z nowej perspektywy, natychmiast stało się dla mnie jasne, że wszechmocny i dobry Bóg może istnieć w takim świecie jak nasz. Niesamowite. Mój światopogląd znów się zmienił. Tym razem w odniesieniu do Boga.